Obchodzimy 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego. To był czas, kiedy Niemcy i niemieckie społeczeństwo pomagało Solidarności, wysyłało paczki, leki. Jak pan prezydent wspomina i ocenia tamtą pomoc z Niemiec? Bałem się, by żaden kierunek nie uzyskał za dużej przewagi. Pomoc za duża Polakom, gdyby była, to by Sowietom by się nie podobało, by mogli mocniej interweniować. Za mało, a to by się i nam nie podobało, byśmy nie mieli zwycięstwa. Więc Niemcy, nie wiem jak to zrobili, właściwie było pół na pół. I o to właściwie chodziło. W stanie wojennym był pan internowany, doznał pan wielu krzywd ze strony komunistów. Zapłacił pan wielką cenę też życiem rodzinnym. Jest taka fotografia, która pokazuje pana odwiedzającego Jaruzelskiego w szpitalu, kiedy podaje mu pan rękę. To jest, dla mnie to jest jedna z największych scen XX wieku, taka porównywalna z Mehmetem Ali Agczą i papieżem. Przebaczył mu pan? I oni, i my walczący byliśmy prawie na równi patriotycznie. Tylko że oni, Jaruzelski i inni, z jego grupy, uważali, że Sowieci się nie zgodzą na wolną Polskę. Że jeśli ten Wałęsa będzie za bardzo atakował, to oni tu przyjdą, Wałęsa zamordują i nas też, bo go nie upilnowaliśmy. Jaruzelski i inni chcieli wolnej Polski, ale wiedzieli, że to jest niemożliwe jeszcze teraz. Czekali na inną okazję. A ja, dlaczego myślę, że ja mam rację? Otóż dlatego, że kiedy udało się mojej stronie zwyciężyć, to dzisiaj mam większe zrozumienie u tamtych właśnie wrogów niby, niż u moich przyjaciół. Dlatego, że oni chcieli, jak się udało, mówi, no kurczę, udało się, właśnie, mamy wolny kraj, bardzo fajnie. Dlatego ostrożnie zaceniamy. W tamtym czasie ja nie mogłem mówić o tym, a ja walczyłem z systemem, nie z Jaruzelskim, nie z UBK-ami, nie z agentami, z systemem. Mówiłem, jesteście tacy obozy, bo wam system na to pozwala. Dzisiaj jest odwrotnie. Już udało nam się wywalczyć system, trójpodział władzy, wolne sądy, prasę. Udało nam się, to nie było precyzyjne, to nie było dokładne, ale to już był szkielet dobry. I dzisiaj muszę walczyć z ludźmi, którzy niszczą to zwycięstwo, niszczą trójpodział władzy. A więc musimy zrozumieć, tam była walka z systemem, a teraz jest z ludźmi, którzy niszczą ten zdobyty system. W Niemczech kończy się era kanclerz Merkel. Państwo się też wielokrotnie spotykali. Merkel rządziła Niemcami 16 lat. Jak pan prezydent w ogóle zapatruje się na rolę kobiet w wielkiej polityce? Znaczy, ja wolę pracować z kobietami pod każdym względem. Jakoś takie są bardziej sumienne i bardziej pracowite, tak mi się wydaje. I dlatego też dobrze oceniam panią Merkel, chociaż no, trzeba być obiektywnym. W Niemczech rządzić jest dość prosto, bo tam są struktury, porządki, przepisy, prywaciarze, którzy pilnują wiele rzeczy, więc tam jest łatwiej rządzić. Jak pan przewiduje, jak potoczy się sprawa demokracji w Polsce? Proszę pana, jesteśmy w momencie wielkiej dyskusji, nawet jak ma demokracja wyglądać. No proszę pana, ja objeżdżałem cały świat i nie wiedziałem demokracji tak naprawdę. Do końca XX wieku to inaczej ta demokracja wyglądała, a dzisiaj musi inaczej wyglądać. No też już mówiłem na tym spotkaniu, że gdzieś lewicowe partie są bardziej prawicowe i odwrotnie. Partia chadecka, chrześcijańska, tam nie ma innego wierzącego. No to w tamtej koncepcji mogło tak być, a w tej nie może. Musimy zacząć porządkować. I dlatego demokracja musi osiągnąć cele, jako sobie zawsze zakładała.